Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MRM, a to jest kolejny odcinek gry Tekken 5, moi kochani, odcinek bodajże 5. Dzisiaj lecimy właśnie Kingiem, który został już zapowiedziany, Ravenem oraz Asuką. Myślę, że dzisiejszy odcinek może być całkiem spoko. Zobaczymy, jak pójdzie nam Kingiem. Jego się najbardziej obawiam z tej trójki. Bo Kingiem może iść albo wyśmienicie, jak w pierwszym Tekkenie, albo w czwartym. Albo możemy się nim jebać, jak w drugim i w trzecim. Okej. Mam nadzieję, że będziemy mieli jakieś rozwiązanie fajne wątków właśnie Marduka i Kinga. Innymi słowy, mam nadzieję, że napierdolę Mardukowi. Kurwa, jakie wymagania. Okej, czyli będziemy mieli okazję najebać temu zwyrolowi z poprzedniego odcinka. Feng Wei jest tutaj. Dobrze, Feng Wei będzie przed nami chyba w następnym odcinku. Już powoli się zbliżamy do końca. Jesteśmy w połowie, jeżeli chodzi o ten story mode, story battle. Bo on nam zajmie 10 odcinków, jeżeli będziemy dalej szli właśnie po 3. O kurwa! Co się stało? Co się wyjebało? Ja nie wiem, czy ja mu chciałem zadać aż takie kurwa potężne obrażenia, ale to było potężne. Co ja chciałem powiedzieć? Kurwa, teraz to ja nie wiem. Mam wrażenie, że co ja bym teraz nie powiedział, to nie będzie aż tak legendarne jak to, co ja przed chwilą zrobiłem. Kurwa, King jednak będzie dobry. Jednak wydaje mi się, że to będzie dobra walka. Znaczy dobra, no, runda nazwijmy to, dobry run. Ej, typie. No właśnie. Coś miałem powiedzieć. Tak, Story Battle nam zajmie jako cały tryb 10 odcinków, to jest już oczywiste. Jeżeli będziemy dalej lecieli 3 postaci na jeden odcinek i będziemy tak lecieli, to mogę wam zapewnić. No i oczywiście ostatni odcinek na tryby dodatkowe, tylko problem jest taki, że w tej grze kurwa z tymi trybami dodatkowymi jest mały problemik, bo połowa nie działa, połowa nie ma sensu, bo jest dokładnie to samo co story battle, tylko bez story na przykład, albo w pełnym wymiarze czasowym, mi się nie chce znowu takie rzeczy grać. Dziwne, że akurat Julka nas zatrzymuje. Jest to chyba prawdopodobnie ostatnia osoba, której bym się spodziewał. Jo, szloro! Jest to chyba ostatnia osoba, której bym się spodziewał, że będzie Kinga chciała zatrzymać czy coś. Co się wydarzyło? Ja myślałem, że już wygrałem, a ona mi... Jak to do kurwa? Co się wydarzyło? Ja nawet nie miałem tej gry tej walki w kieszeni. Ja ją miałem kurwa przewieszono tutaj jak łańcuch. Przeraźliwe. No co ona robi? Tak! O kurwa, zajeba! Co ja jej zrobiłem w zasadzie? Tak jest, stópkarze dalej mocni. Okej, nie powiem, teraz nawet ja się zesrałem. No w ogóle po ostatnim odcinku właśnie mnie zdziwiło, że nie ma Ediego i jego rzeczywiście nie ma, nawet jako zastępczy strój. Dlaczego kurwa postać Ediego jest tak pomijana? Dopiero w Tekkenie 6 dostaje jakiś tam kurwa kredyt. Coś tam się rzeczywiście w jego historii dzieje. W 7 kurwa został
obraźliwie wręcz pominięty, jak jakaś kurwa Lucky Chloe sobie robi z niego jaja. Oj, chyba po mnie, co? No, nie dałem, nie byłem wstać. Tfu, nie miałem siły wstać. Dobra. Tak jest. Kurwa. No co, ta o ścianę, kurwa. Dobrze, you win. Stage 6. Kiedy my się spotkamy z Mardukiem? Czy to będzie 7 czy 8? Raven, trzeba się mu przypatrzyć, bo on chyba jest następny na naszej liście napierdalania się z nim. Znaczy nim właściwie, a nie z nim. Raven to jest ciekawa postać. Pojawił się dosłownie z pizdy i to tak bardzo z pizdy się pojawił, że on jest dosłownie definicją kurwa pojawiania się z pizdy. Jest poniekąd jak dzieci, poniekąd jak dzieciak. Pojawił się kompletnie z pizdy, nic o nim nie wiemy. I jest zajebisty. Można. O, można. Dawaj, Marduka. Zniszcz go, kurwa. Zniszcz tego zwyrola pierdolonego. O kurwa, Maciak, ja go dosłownie zniszczyłem, jestem z siebie dumny. Staję mu na mordzie, wyrwij mu kurwa klatkę piersiową. To jest właśnie lepsze w Mortal Kombat. Że tam takie rzeczy by były bardziej prawdopodobne. No nie! Zbijasz piątkę z gwałcicielem. O, kurwa. I to jeszcze po takim rozpierdoleniu go ty się z nim spoufalasz. Jeszcze jakby cokolwiek pokazał, typ. No i chuj. Kurwa, chciałem się na niego zwalić. W sensie położyć! Kurwa mać, gdyby to wyszło. Gdyby to wyszło, widzowie. Gdyby ten cios weszedło. Byłoby już tak dobrze. Dobrze, jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie ma tego złego, co by gówno dupio biło. No jak on mnie tu kurwa, co? On ma tak dużo potężnych ciosów, ale on tak wolno je ładuje. Udało się. Dobra, final stage, pokaż się Jinpachi. Jinpachi. Będzie ta sama kascenka? Tak, to jest ta sama kascenka. Więc lecimy normalnie, normalnym torem, że tak powiem. Fajnie, że od razu... Co jest, kurwa? Co ja mu zrobił? O, kurwa! Co jest? Ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są możliwe, jak rzucanie starym dziadem. Kurwa, życie jest coraz piękniejsze. Muszę nieść tę wiedzę. Dobra, napierdalaj go. Nie, bok. Chuja nie bok. Jeszcze raz. Bo najgorsze jest to, że on troszeczkę szybciej zadaje te ciosy, tak delikatnie w chuj, niż ja. Więc co on tam sobie zaplanuje i zaatakuje mnie? No kurwa, no co za parchaty cyc pierdolony. 10 tysięcy razy ten sam brzuch jebany otwiera. Pff,
przerażaliwe. O kurwa! Zobacz, co ja mu zrobiłem! Jak Kuba Bogu, tak Bóg ty... Skurwysynu, zobacz, ile on mi zabrał! Nie, no ja pierdolę! No widać, kurwa, że kogoś tutaj sraka ciśnie! Człowiek zrobił nie wiadomo jaki, kurwa, cios. W pierdol maksymalny spuścił. Tak to się, kurwa, kończy. No kurwa, z karabinem maszynowym napierdala ty z tego brzucha. Tak jest, kurwa, zdychaj mi tutaj, śmieciu, parchaty. Co teraz nas czeka? Kacynka. Bez żadnych pierdoleń się z planszami, od razu kacynka. No nie, to jest bad ending bardzo. Tak, bardzo bad ending. Jakiekolwiek spoufalanie się z Mardukiem, to jest bad ending w twoim życiu. Zapamiętaj to sobie. No dobrze, 1/3 odcinka za nami. Lecimy dalej. Teraz Raven, z tego co wiem. Raven, mój drogi. Ukażdy się. No i tak, i to będzie połowa. Będzie połowa. Później nas czekają te trzy postaci. Później zaczynamy. Okej, czyli w następnym odcinku jeszcze tutaj, ale już w 7 odcinku schodzimy na dno. I tak sobie, kurwa, patrzę, kiedy nas czeka ten, kiedy nas czeka Steve i jeszcze troszeczkę się pomęczymy. No trudno. Czyli my lecimy zobaczyć, że to Jinpachi stoi za wszystkim. No tak, bo według oficjalnej wiadomości to Heihachi nie żyje, bo został zabity przez Jackie. Chociaż wydarzyło się troszeczkę inaczej. Dobra, jak się to pograło, koleżko? Szukam, kurwa, jednego ciosu, którego każdy szuka, jak gra Ravenem w tej grze, czyli teleport, ale widzę, że go nie widzę. Cudownie. Widzę, że go nie widzę i chyba będę musiał sobie z tym jakoś poradzić. Najeb mu. Napierdol mu. On ma, kurwa, nie podoba mi się to u Ravena, że on ma bardzo dużo pojedynczych ciosów. Jakieś tu uderzenie i tak dalej, kombosów z tego się nie da zrobić, a mi potrzebne będą kombosy. Jeżeli będę miał wygrywać takiego Jinpachiego czy kogoś, mi będą bardzo potrzebne kombosy. Dobra, dawaj go. Dawaj go. Cudownie. Lecimy dalej w takim razie. Win,
Nie no, jak najbardziej. O, znowu Julia! Znowu będzie kascenka z Julio? Nie będzie kascenki? O kurwa, no Raven, jesteś aż tak mało znaczący, że kurwa... Jakim pizdo? Chyba was pojebało troszeczkę, rzecz ujmując, łagodnie. Jak to się mogło... O kurwa, ja załadowałem manę! Zapierdol jej! Nie no, to jest kurwa przerażające, ból. Ból nie do zniesienia. Dobra. Czy ja mogę z wyskoku? Chociaż mogę z wyskoku, ale ona się schyliła, kurwa mać. No kurwa, przecież ja nic nie robię, żeby bronić przed tym, kurwa. Będzie ciężko Ravenem, będzie bardzo ciężko, to mogę wam już powiedzieć. Patrząc na to, jaki on ma styl walki, to tutaj kurwa ja widzę to w ciemnych barwach! Że nie powiedzieć, że ja to widzę czarno. No a co ty se skaczesz kurwa w bok? Przed tobą stoi ta pizda! Gdzie ty w bok skaczesz, debilu pierdolony? Nie no, on jest kurwa idioto jebanym. Jak oni skaczą synchronicznie, teraz dopiero to zauważyłem. O kurwa, zesrałem się. Nie, on jest debilem. Zaprawdę powiadam wam, on jest kurwa... Udało mi się! Kurwa, udało mi się! No najeb jej, kurwa jest na hita, ale to będzie droga przez mękę. Ale to będzie droga przez jebaną mękę. Dobra, łeb tam. Łeb tam ściszenie. Si! Kurwa, no ale tam jakieś te teleporty wchodzą niby, ale to kurwa raz na ruski rok, na dobrą sprawę. No i chuj teraz wielki wyszedł, kurwa. Bo tak ładnie. No dobra, jest ładnie. I don't. Steve, no Steve, ja czekam na ciebie, skarbie, kurwa, będziemy walczyć, obiecuję ci, będzie dobrze, będzie miło, będzie fajnie. Ja z tobą się już widziałem za pomocą chyba Mokujina bodajże, czy kogoś tam. I już było, kurwa, dobrze. A ty, a ty nóg, kurwa, możesz używać niby? No chyba se poleciałeś trochę w chuja, Steve, co? Nieładnie, nieładnie, no ale że to ty, no, no to możesz. Masz blade ode mnie. Rwa, swędzi mnie ramię! Ramię mnie swędzi! Złap go, złap go! Dobra. Oh. To była bardzo ważna... No co ty robisz? Hopie. Nie no, ja kurwa ładowałem manę, ale chuja to dało. No nie! No kurwa, co to ma być za cios pedalski jebany, który mi tyle zabiera? Co to kurwa jest? Najman pierdolony. W bok się walczysz, cymbale. Dole. Ale Raven, kurwa, ja wiem, że to, bo jeszcze nie zajmuje tak długo gra na razie póki co, ale ja już wiem, że to będzie kurwa straszne. Ja już wiem, że Jin patrzy ciebie wpierdolitym brzuchem, on nie będzie chciał strzelać z niego fireballem, tylko on ciebie om i cię nie ma. Nimo, hopę, nimo. Jezus Maria, ale on ma też taki po chuju ten cios kurwa na ziemi. O, coś kurwa, coś w stylu chyba coś mi wyszło.
I don't. Let's go. Siódmy stage. Będzie ktoś cię... Jeszcze powiedz, że to będzie kascenka. Kurwa, jak ja bym się śmiał, jakby to była kascenka. No ja pierdolę, no że panda mnie kurwa napierdoliła. Przerażliwe. Przerażające, nieważne. Wszystko, to jest kurwa tragiczne. Dobra, napierdalej, o tak jest, dobrze, ba... Kurwa, jak ona mogła to zatrzymać? Jak ja byłem w takiej pozycji, że się zestrać mogła co najwyżej. Kurwa. I co, stage 8 będzie? Nie, będzie Hayachi, będzie wreszcie coś kascenkowego. No i chuj, to jest wyjaśnienie, dlaczego przeżył. Okej, okay, jest to chujowe wytłumaczenie, zupełnie gówno dające i XD. Ale jest. To troszeczkę jakby moi starzy gadali o mnie. No to jest chujowe rozwiązanie, no zjebane, pierdolone, ale jest. Wow, on tam coś kurwa robi, jakąś kascenkę taką ze mną. Spokojnie, dam sobie spuścić w pierdol jeszcze raz, żeby ją zobaczyć. Oj, kurwa, mogło był. Niedobry. No to już ziemia, chuj! To nie, kurwa! No kurwa. No, skurwie. Tak jest! Raven! Prawosławni mają pojebane obrzędki. Oho, tu będzie inna kascenka chyba. Ale to masz chujowe dowództwo. No generalnie to nawet nie jest człowiek. On chce zniszczyć całą rasę ludzką. Wyeliminuj go. Nie możemy ci inaczej pomóc. Poradzić sobie. Jesteś zuch chłopak. Zuch przez duże uch. Kurwa!
pierdolony kutas jebany strzelający kurwa fireballami jak gównem z dupy, pierdolony. No i mi wkurwił. Tak łatwo, tak szybko. Szybko i do walki z, przeciwko Dripaczemu, chciałem to zauważyć. Bardzo szybko. Zdecydowanie kurwawanie za szybko. Oooo, jebnie mnie coś, kurwa pierdolnie mnie chyba w łeb coś. Nie, o kurwa, gdyby ta pięść weszła, to ja bym go takimi pedalskimi ciosami kurwa pokonał. A! On się nawet nie spodziewał tego, ja też nie, bo próbowałem cały czas coś innego zrobić. Ale kurwa, to mi się prawie udało. Nie, no kurwa. No i po co mi zostawiać taki 1% kurwa energii, przecież wiadomo, że z tym chujem to gówno da. Dawaj go, ale to jest, powtarza się znowu ta sama sytuacja, co... Kurwa. Nie, no ja chujeję. Powtarza się kurwa schemat, czyli że ta środkowa postać, ta druga z tych trzech ogrywanych zawsze na odcinku, jest chujowa. Ponad ludzki chuj. Dobra, kurwa, jak tak lubisz po nogach, to ja cię mogę po nogach nakurwiać, co? Nie, no to jest kurwa... Ja chcę go skończyć już, kurwa! Dajcie mi tego chujka... ...pałdolnego. No ty co to było, kurwa? Trzy ciosy i chuj, nie ma HP. To jest kurwa nie fair. Jezus, kurwa, pierdolę cię w dupę, pierdolona kurwo. Jebany chuj pierdolony. Brawo, zadałeś kurwa jeden cios, podczas kiedy on zadał ci pół HP. No i co ty kurwa czarujesz, ja pierdolę, przecież na niego kurwa nie działa magia. On ma tyle many, że on ci to wszystko odepchnie, chuju. Przecież kurwa Avada Kedavra w ciebie wpierdolnie i będziesz miał. Albo ja w ciebie pierdolę Avada Kedavra, jak zaraz stracę cierpliwość. Co się... Kurwa, teleport, który był tak najgorszy teleport na świecie. Tylko tyle, że go przeżyłem, to jest kurwa hit. Teleport w miejscu jeszcze nie trafił. No kurwa, magia. Nie, kurwa, nie. No przecież ja mogę go tak pokonać. I ja bym nie miał sobie tego za złe. Ja bym był zadowolony. Na pierdole. O, kurwa! Ty pizdo teleportująca się! Dokończ go, kurwę. Jeszcze raz, no raz go, kurwa, kopnij, tak! Boże.
Kurwa, ja w busie czasami muszę stać i ja się już chyboczę, kurwa, prawie się wypierdolę. Ten typ! Jakby, kurwa... Dobra, jebać. Jebać i się nie bać. Ostatnia postać dzisiejszego odcinka nam została. Ostatnią postacią jest Asuka Kazama, moja crush z czasów dzieciństwa. No taty piara. Oj, gdyby ona mogła mówić, to by mnie kurwa szantażowała. Asuka Kazama. No dobra, idziemy zobaczyć, kto jej rozpierdolił dojo. Szkoda, że nie było jej powiązania z Jinem. Musiałem sobie przypomnieć imię głównej postaci całej serii. Wow, tutaj mam trzeci strój odblokowany do niej, zajebiście. Ogólnie styl walki bardzo jest zbliżony, w zasadzie jest niemal to samo, co miała Jun Kazama w Tekkenie dwójce. Więc, a Jun mi się dobrze walczyło. Więc i tutaj powinno się dobrze walczyć. Jun chyba jeszcze była w tak, tournament. Sorry Steve, że muszę ci spuścić w pierdol, ale... Ale muszę. Nie, jednak nie, sorry, jednak nie, jednak giń. Za te kurwa stawanie na człowieku w poprzedniej, no, w poprzednim graniu. Kazuya, tak szybko? To jest jej jakiś tam kurwa daleki ojciec. W sensie jakiś tam kurwa, nie wiem jakie oni mają tam kurwa powiązania. Generalnie jakby byli na jednym weselu, to on byłby tym pijanym wujkiem dla Asuki. Kurwa to. Oj, Asuko się kurwa trochę walczyło za dziecka, więc się troszeczkę tam umie co nieco. Feng Wei. Czy będzie? Będzie. Okej. Okay. To też nie zostało zbyt dobrze zarysowane jakby w tej kascence. No kurwa, Feng! Feng! Broniące się wszędzie kurwo. Dobrze, udało się, ładnie. Okej, czyli w sumie po to tu głównie przyszliśmy. Teraz jest zabawa. No to kurwa będzie zabawa, na pewno. Poziom trudności wzrósł. Kurwa, Nina, ty to też masz te stroje, no, specyficzne. Ej! No szloro! Dobra, bardzo niedobra. O kurwa, ale mi zajebała, jeszcze skurwa. Nie, no to jest pojebane. Dobra, złapię, kurwa, tam za cyca i wyłam. Dobrze.
co to była za kurwa seria kopnięć dziwnych pojebanych? Dobrze. Pięknie. Stage 6, czyli Horo. To pokaż mi Horanga. Dawaj. O kurwa, gdyby on trochę wcześniej wstał. Delikatnie wcześniej. To kopnięcie by go sprowadziło do planety do końca nieznanej wielu postaciom w tej grze. Zaraz ja się sprowadzę, kurwa, do postaci, której wy nie znaliście. Kurwa, Azazela Pazuzu. Ale mnie wszystko swędzi, kurwa, pod tym kimono pierdolonym. Dobrze, to... O, kurwa, pięknie! Doskonale! Nie, to miało być, nie to. Zdecydowanie, kurwa, nie ten cios miał wejść. Kurwa, jakby Asuka za dziecka w jakiejś cutscenki zrobię. To ja myślę, że nie tylko mnie mogłaby szantażować. A mam wrażenie, że jej aktorka głosowa miałaby wszelkie predyspozycje, żeby taki dźwięk z siebie wydobyć. I nim, kurwa, no, nie straszyć, nie. Oj, to mogło być troszeczkę bolesne. Delikatnie rzecz ujmując, bolesne. Czy my polem chyba jeszcze nie graliśmy, co? My tylko lołem. Spokojnie. Tak jest, dobrze, dół, ziemia, dół. Kurwa. Tak jest. On już coś tam ładował. On już coś tam miał przygotowane na mnie. Dobrze, że się udało. Stage 8, czy będzie Devil G... Hachi! No tak po prostu, kurwa, Hachi, bez żadnego pierdolnięcia, że Hachi. Jak po prostu się pojawił z pizdy. Ja wiem, że ona miała tam z Devil Jinem jakieś kurwa cutscenki czy coś tam, ale no to właśnie na stage 8. Teraz powinno to być. No kurwa, ej. Nie, dobrze. A co to jest za kurwa kopnięcie? Proszę. Ona musi to wygrać. She must win. Nie. O kurwa, nie! Ja pierdolę. Zdechłeś prawie, ty siwy kutasie. Ja pierdolę, niewiarygodne. Niepojęte to jest. No kurwa. No nie, no gdyby zaskoczył, kurwa, drugi raz i tak sama sytuacja, że mamy po tyle samo HP, jest każdy z nas na pierdnięcie. Tylko, że to ten się cały czas sra, kurwa. Kurwa, mać! Jeszcze raz, to nie może iść, to ja muszę, najeba, kurwa!
Dumny z siebie jesteś, kurwa, też potrafię rzucać. Tylko że kurwa akurat... Kurwa, co to było za kopnięcie? Ja tego nie... Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie to powtórzyć nawet myślami. Przeraża żyliwe. Now loading, będzie jakaś cutscenka. Tak wyglądają moje walki z Jinpachim. Nie, no to jest hit. Fajnie, że wrzucili to, że Devil Jin dostaje w pierdol. Było to bardzo potrzebne, przynajmniej dla mnie. Ja się czuję o wiele lepiej z tym. Bo co, bo byś w pierdol dostał pierwszy raz, kur... Dostał! Asuka, kurwa... Oj, mów mi tak dalej. Chyba się wzruszyłem troszeczkę. Podoba mi się, jak długo on tam siedział. Sweet home Alabama. Chciałbym tylko przypomnieć, że to jest główna postać tej gry i dostał przed chwilą w pierdol za to, że zrobił motorówę niechcący swojej kurwa kuzynce. To jest... Ja próbuję wam to wytłumaczyć. Tak samo jak to, że ten odcinek się kończy. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Tekę na piątki, trzymajcie się, cześć!